Bardzo dziękuję za przybycie na debatę Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej Uniwersytetu Polityki Miejskiej. Bardzo dziękuję naszym gościom, pani Bogni Świątkowskiej, prezes Fundacji Będzmiana, panu doktorowi Adamowi Płoszejowi z Euroregułu, panu profesorowi Piotrowi Stecowi, dziekanowi prawa z Opola, panu Adamowi Puchejdzie z Kultury Liberalnej. Bardzo dziękuję państwu za przybycie mimo niewygodnej pory i przede wszystkim późnej grudniowej pory, późnej grudniowej godziny. Pozwoliłbym sobie dwa słowa wstępu powiedzieć. Chcielibyśmy porozmawiać o społecznej roli uniwersytetu. Społecznej roli uniwersytetu w rozwoju miast rozumianych jako wspólnoty miejskie i miast jako rozumianych w ich roli centrów regionalnych. Można powiedzieć, że temat uspołecznienia uniwersytetu jest dość często ostatnio podnoszony, zwłaszcza przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które regularnie podkreśla konieczność otwarcia uniwersytetu na świat społeczny, strategiczną rolę uniwersytetów w kształtowaniu innowacyjności naszego kraju i tak dalej. Nie sposób swoją drogą nie podpisać się pod tymi hasłami. Ze swojej strony jednak uważamy, zwracaliśmy już na to uwagę, że zarówno rozumienie innowacyjności, tak jak jest ujmowane w ministerialnych wizjach, jak i społecznej roli uniwersytetu jest dość jednostronne. Innowacyjność rozumiana jest głównie w kategoriach innowacji technicznych, z kolei otwarcie uniwersytetu na otoczenie społeczne rozumiane jest jako otwarcie na świat biznesu. Nas interesują bardziej uniwersytety rozumiane jako laboratoria społeczne, centra, ośrodki innowacji społecznych, nie tylko technologicznych, ale również innowacji społecznych. To pojęcie innowacji społecznej naszym zdaniem warte jest, zbyt rzadko pojawiało się dotychczas w debacie publicznej. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszej debacie napoczniemy ten temat i wprowadzimy go lepiej do naszych działań i do debaty publicznej. Chciałem na początku państwa spytać o dość tajemniczą nieobecność tematyki uniwersyteckiej, akademickiej w wyborach samorządowych, które mamy tuż za sobą. Wydaje się, przynajmniej z perspektywy warszawskiej, że temat uniwersytetu w przeciwieństwie do takich tematów jak kulturalna polityka miejska, polityka transportowa, również polityka edukacyjna, ale na szczeblu edukacji edukacji szkolnej, temat uniwersytetu niespecjalnie zaistniał w tych wyborach, a istnieje szereg powodów, dla których, jak się wydaje, powinien uwagę polityczną, uwagę samorządowców ściągnąć.
W związku z tym chciałem Państwa spytać, jakie są, jakie są przyczyny tego milczenia? Czy uniwersytety nie interesują samorządowców? Może pan profesor Piotr Stec. Rozumiem, że to ja jestem ten, kto wybiegnie pierwszy z okrętu na brzeg. Tak? Widzicie, to się źle skończyło. Proszę Państwa, znaczy, problemy są chyba dwa. Po pierwsze to, że uniwersytet i miasto tak tradycyjnie darzą się ostrożnym szacunkiem, choć niekoniecznie przyjaźnią. Choćby dlatego, że to zawsze były dwa niezależne ośrodki władzy, podlegające od średniowiecza różnym prawom. Więc pewna wrogość gdzieś tam zawsze była obecna. Natomiast czy ona rzeczywiście występuje wciąż, to jest pytanie socjologów. Natomiast pewnym problemem chyba jest także to, że samorządy nie mają uprawnień, jeśli chodzi o tworzenie uniwersytetów czy współzarządzanie uniwersytetami. To nie jest ich zadanie, bo to już funkcjonowanie w obszarze szkolnictwa wyższego jest zadaniem realizowanym przez państwo. Więc samorząd może wesprzeć, ale nie może obiecać, że utworzymy nową szkołę, ufundujemy wam, podniesiemy wam pensję, tak jak może to obiecać nauczycielom. Nie może tego obiecać wprost, nie może tego obiecać wprost uczonym. No i oczywiście pewne środki istnieją i one są stosowane, o ile uniwersytet chce i o ile chce miasto. I jest chyba jeszcze jedna rzecz, mianowicie uniwersytet, wiadomo, że do czegoś służy, ale sam uniwersytet nie bardzo wie do czego. A z perspektywy samorządu, oni prawdopodobnie do czegoś służą, ten uniwersytet, tylko do czego my możemy uczonych wykorzystać. A? Jeszcze jesteśmy w stanie wymyślić, polityka naukowa idzie w kierunku innowacyjności rozumianej technicznie, bo to się łatwo przekłada na język zrozumiały dla biznesmena, ale także na język zrozumiały dla samorządowca. Potrzebujemy nowej oczyszczalni ścieków. Okej, okay, mamy szczególne uwarunkowania, bo coś tam. Mamy gdzieś tam wydział przyrodniczy czy politechnikę. Niech nam chłopaki coś wymyśli. Natomiast do czego służy ta bardziej humanistyczna czy społeczna część uniwersytetu? A to już nie tak prosto zgadnąć. Znaczy, to chyba był pewien powód. Poza tym jest jeszcze, żeby nie monopolizować, przepraszam, to jest dać prawnikowi głos. Jest jeszcze jedna rzecz. To troszkę inaczej rzecz wygląda z perspektywy metropolii. U państwa uczelni publicznych jest coś 6. Niepublicznych to już nawet nie liczymy. W mniejszych miejscowościach uczelnie są 2-3 góra. I to są duzi pracodawcy. To są pracodawcy, którzy zatrudniają 1/5 miasta i jeszcze na dodatek napędzają nowych mieszkańców. No bo studenci tworzą osobną, silną część populacji miejskiej. Przy 100-tysięcznym mieście i uniwersytecie, który ma powiedzmy 15 tysięcy studentów, no to jest ponad 10% miasta, z czego większość to wyborcy. Uniwersytet Jagielloński to jest największy pracodawca w Krakowie na przykład, o czym rzadko się... W Warszawie też. Prawda? No właśnie, jeżeli już sumujemy te wszystkie uczelnie, to się okazuje, że to jest rzeczywiście gigantyczna siła pracodawcza. Ale nie są pracujące ze sobą. Tym bardziej tajemnicze jest właśnie milczenie samorządowców na temat... Znaczy, ja chciałam powiedzieć coś, z czym pewnie panowie się może się nie zgodzicie, dzięki czemu podniesiemy sobie temperaturę wszyscy dzisiaj. Wydaje mi się, że nie zgodziłabym. Znaczy całe te wybory były efektem działania środowisk związanych bardzo mocno z uniwersytetami, w tym obszarze, w którym wprowadzały zupełnie nowy sposób i narracji, i myślenia o tym, w jaki sposób demokracja może być realizowana u nas. Myślę o ruchach miejskich, które w znaczącej części składają się z osób, które są doktorantami, które są mocno związane z życiem akademickim i które tak naprawdę przez pewien czas nadawały ton całej tej debacie dotyczącej ruchów miejskich. To jest
ten wpływ na faktycznie na to, oczywiście bez wskazywania na uniwersytet, ale to jest taka energia płynąca z uniwersytetu, z tego nowego środowiska. Druga rzecz jest taka, że w Warszawie jest to ewidentne, w innych miastach także jest pewnie widoczne, ale posługując się przykładami Warszawy, pewnie łatwiej nam będzie dyskutować, czy ta teza jest do obrony, czy też nie. Uniwersytet w sposób bezpośredni wpływa swoimi inwestycjami na to, w jakich kierunkach rozwija się miasto. Zobaczmy na Powiśle, zobaczmy na Bibliotekę Uniwersytecką i na efekt Biblioteki Uniwersyteckiej, na tę decyzję o tym, że schodzi Uniwersytet nad Wisłę. W tej chwili dzięki temu bardzo udanemu budynkowi powstało tam i Centrum Nauki Kopernik, deweloperzy tak, stworzyli tam kompleks budynków, który miał być takim ekskluzywnym z widokiem na Wisłę. Nikt nie powiedział tym biednym ludziom, że kupują mieszkania z widokiem na autokary dowożące młodzież szkolną z całej Polski do Centrum Nauki Kopernik, które to nie był ten widok, który był sprzedawany w prospektach, tak? No, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie sukces Powiśla jest pośrednio wytworzony siłą uniwersytetu. I tutaj widzę bardzo silne powiązania, pomimo że, jak Pan wskazał na to, ta autonomia uniwersytetu jest rzeczą niezwykle istotną, kiedy mówimy o tych związkach miasta i uniwersytetu. Rzeczywiście postrzeganie go jako pewnego zasobu wiedzy bardzo praktycznej, właśnie tej innowacyjności mierzalnej i łatwo stosowalnej w biznesie, jest bardzo niebezpieczną, według mnie, praktyką, ponieważ ta autonomia uniwersytetu jest przez to mocno zagrożona, co zresztą wiele osób z Waszych środowisk wprost odnosi się niezwykle krytycznie do systemu wolońskiego i do wszystkich konsekwencji takiego unarzędziowienia tak naprawdę obecności umysłów myślących w strukturze uniwersytetu. Więc ja to widzę jako obywatel, czy jako ktoś, kto wspiera przenikanie się tych światów i naszymi działaniami i publikacjami. Ja tutaj widzę ogromne szanse, właśnie polegające na niezgodzie wynikającej ze skostniałej struktury uniwersyteckiej, które wychodzą poza jego ramy, ponieważ w samym uniwersytecie nie mogą znaleźć dla siebie miejsca. Tak? Ci ludzie są wypychani przez jakieś konserwatywne i skostniałe struktury, które po prostu każą im działać na zewnątrz, ponieważ nie znajdują zwyczajnie dla siebie miejsca wewnątrz. To jest jedna bardzo interesująca dla nas, wydaje mi się, sytuacja. A druga to jest właśnie to, że dzięki tej autonomii także myślenia, tej autonomii działania, którą uniwersytet daje, mamy bardzo bezpośrednie przełożenie na to, jakie narzędzia praktyczne wewnątrz naszego systemu, obecnie funkcjonującego systemu tej demokracji polegającej na wybieraniu reprezentantów, można było chociażby sformułować w tych ostatnich wyborach. Nie zawsze to działa, tu w Warszawie dostaliśmy bolesną lekcję w dzielnicy Śródmieście, z ruchem Miasto jest nasze, ale uczymy się, tak? To jest, wydaje mi się, bardzo cenne. Adam Puchajda? Znaczy, ja generalnie jestem w stanie się zgodzić, natomiast mam do Pani pytanie, znaczy, co to są za te nowe narzędzia, które Pani zauważyła? To jest między innymi przeformułowanie wszystkich przyzwyczajeń, które w życiu publicznym zbyt szybko wchodzą w użycie. Takich skostniałych struktur myślowych, łatwego akceptowania dotychczasowych praktyk, które łatwiej jest zanegować osobom, które posiadają pewną taką wyćwiczoną umiejętność krytycznego podejścia czy kwestionowania właśnie tych zastałości. Tak? To jest to bogactwo, wydaje mi się, które ten dyskurs uniwersytecki... Nowi też, ludzie się pojawili. Tak, no, ale to też nowy sposób myślenia i też właśnie te nowe pytania, które można stawiać. Tak? Że niezgoda, bądź też prosty bunt, ale wielość pytań... No to ja nie wiem, bo ja tu widzę... Prosiłbym o bardziej obszerny... Jestem tu ustawiony jako ten, który jakby jest krytyczny. Nie, ja nie jestem to, żeby... To może na początek dwa sprostowania. Powiedziałem panu Alkowi Klemczynowi, że będą dwa sprostowania na początek. Pierwsze sprostowanie. Nie jestem doktorem, wbrew temu, co na plakacie jest napisane. A drugie sprostowanie. Nie jestem radykalnym krytykiem ruchów miejskich. Wręcz przeciwnie.
Ja jestem krytyczny wobec decyzji ruchów miejskich, żeby pójść do polityki. Czyli właśnie to, co się wydarzyło z miasta jest nasze, w jakim sensie potwierdza moje tezy. Jeżeli ktoś... znaczy, ja chcę nowych polityków. To jest dwóch zdań. Chcę właśnie tego, o czym mówi pani, tej nowej energii, tego nowej krwi, jakby nowego sposobu myślenia o mieście. I myślę, że to przychodzi, to nie jest kwestia tych wyborów, ale to od paru lat jakby trwa. Natomiast czymś zupełnie innym jest decyzja, żeby pójść teraz do wyborów. Może by o tym osobno porozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o te, o same wybory, o tym, co pani mówiła, ja nie zauważam żadnych, poza nową energią, znaczy nowymi ludźmi, którzy przychodzą i mówią, że no Grobelny jakby nie ma żadnego pomysłu tak naprawdę, tylko chce wszystko zabudować autostradami i wielkimi galeriami handlowymi, albo chce to rzeczywiście trzeba coś zmienić. To w tym sensie pełna zgoda. Tutaj jest mnóstwo nowych ludzi i oni będą. Pojawiają się nowi i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, dokąd to pójdzie dalej, znaczy jak się to teraz się, one się te dzielą, te ruchy, prawda, bo mówię się, że są prawicowe i lewicowe. Moja obawa jest taka, że niewiele z tego, znaczy nie zostanie z tego wiele w sensie pewnej innowacji społecznej, tutaj pani mówi. Że nawet napisałem w tygodniku poprzednim taki tekst o tym, po wyborach, o tym, że boję się, że ruchy miejskie przekształcą się w taką trochę lepszą platformę obywatelską. To znaczy, że one będą nowi ludzie, którzy wiedzą, że trzeba rozmawiać z mieszkańcami, którzy wiedzą, że ludzie chcą zieleni, a chcą mniej samochodów i tak dalej. Natomiast nie zmieni się to, co jest siłą ruchu społecznego. Czyli ludzi, którzy myślą jednak o tym, że trzeba troszeczkę inaczej myśleć o w ogóle całym systemie politycznym. Jakie w takim... To boję się, że to właśnie przez te kłótnie też umiera to wolno. Ale ja cieszę się bardzo, że pan to wspomniał, dlatego że słabością jest tutaj przeniesienie pewnej rzeczywistości akademickiej, tak, takiego kultury również, nie wiem, czy równouprawnienia różnych sądów, na brutalny świat polityki. I to jest miejsce, w którym ruchy miejskie, tak jak pan powiedział, obecnie poniosły porażkę. Znaczy, wchodząc do polityki, chciały zastosować strategie, które są z zupełnie innego świata. Zobaczmy, co się stało w tej Warszawie. Tak nastąpiło przechwycenie sukcesu wyborczego przez niezdyscyplinowanych kolegów, tak? Nie, tutaj dlatego, że ruch miejski nie został upolityczniony, nie został upartyjniony. Polityczny jest, partyjny nie jest. I tu jest ta słabość właśnie polegająca na tym, no wydaje mi się, że bardzo akademickim, otwartym, takim wolnomyślicielskim, tym najbardziej klasycznym znaczeniu tego słowa, podejściu do możliwej współpracy. Oczywiście, ale chciałem powiedzieć, że jednak również ruchy miejskie tematyki uniwersyteckiej nie doceniły, to znaczy nie ma żadnego... W ogóle nie podniosły. Natomiast jednak moje zdziwienie również dotyczyło również starych wyjadaczy samorządowych, którzy powinni znacznie mocniej troskać się o los regionalnych uniwersytetów w Podlaskiem, w Opolskim i tak dalej. Natomiast chciałem spytać pana doktora Płoszaja, jakie są realne możliwości współpracy uniwersytetów z samorządami? To może zanim odpowiem na to pytanie, bo postaram się odpowiedzieć, bo nie wiem, czy to jest takie proste, chciałbym odnieść się do kilku kwestii, które się pojawiły wcześniej w dyskusji. Po pierwsze, widzę, że ta dyskusja bardzo mocno zjechała na tory dyskutowania o ostatnich wyborach i roli ruchów miejskich, co wydaje mi się dosyć jednak dziwne w kontekście, o którym rozmawiam. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Bo tak, bo z jednej strony rzeczywiście można do pewnego stopnia zgodzić się, że ruchy miejskie, przynajmniej w Warszawie albo w większych miastach, nadały ton jakiejś tam debacie przedwyborczej, ale ja jednak się obawiam, że to może być skrzywienie punktu widzenia, z którego na tę debatę patrzymy. Bo jednak całościowo patrząc na tę debatę przedwyborczą, czy w ogóle kampanię przedwyborczą, to ta kampania przedwyborcza była miałka i mało merytoryczna i w zasadzie, jak popatrzymy na wyniki,
to te problemy podnoszone przez ruchy miejskie w małym stopniu wyborców obeszły, że tak powiem. Druga sprawa związana z tymi ruchami miejskimi to jest tak, że teraz wydaje mi się, że możemy nieco przeceniać znaczenie tego ruchu i tego, co się wydarzyło. Bo padły tutaj słowa takie, że jednak sukces jakichś ruchów miejskich. No nie wiem, czy można sukcesem uznać zdobycie tych paru mandatów w niektórych dzielnicach w Warszawie, czy zdobycie władzy wykonawczej przez osoby kojarzone z tym środowiskiem w Słupsku i w Gorzowie. Przepraszam, ale muszę interweniować, to znaczy nie prowadźmy tej rozmowy w stronę politologiczną. Znaczy bardziej zależy... Tak, właśnie dlatego chciałem jakby tutaj zakwestionować to podejście, bo mi się wydaje, że tutaj popełniamy taki błąd, że do końca... Ja popełniam. Nie tylko, w całej ta dyskusja się taka, w taką stronę została zepchnięta. Czy być może popełniamy taki błąd, ja nie jestem tutaj pewien. Chciałbym dokończyć, tak, bo może się wydawać, że okej, w Warszawie ten sukces może jeszcze nie jest widoczny, może niedługo w kolejnych wyborach będzie większy, że ten Gorzów i Słupski jest takim papierkiem lakmusowym tego, co będzie w przyszłości. Ale w Polsce tak jest, że w tych dużych miastach polityka lokalna jest rzeczywiście polityką taką przeniesioną nieco ze szczebla centralnego, natomiast im mniejsze miasto, im mniejsza gmina, tym bardziej polityka, w sensie PO, PiS i tak dalej, ma coraz mniejsze znaczenie, więc nie traktowałbym tego jako konieczny znak tego, że to jest kierunek rozwoju. I nie chciałbym przyjmować też za... Nie rozumiem, dlaczego patrząc na to, że się pojawił jakiś nowy ruch, który jakieś małe poparcie gdzieniegdzie zebrał, że on się będzie rozwijał. On równie dobrze może zniknąć. Druga sprawa. Też bym chciał zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że tylko po jakby jednej stronie tego boju wyborczego stanęli ludzie związani z uniwersytetem, absolwenci, czasami doktoranci, czasami młodsi pracownicy, ale także po drugiej stronie, bo tak się składa, że bardzo często prezydentami miast, czy w ogóle w radach miast są ludzie związani z uniwersytetami. Właśnie pan Hanna Gronkiewicz-Warcz jest cały czas profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Majchrowski, również prezydent Lublina, prezydent Białegostoku. Można by jeszcze więcej przewodniczącym rady podawać. Także... Ale nie wiem, rozumiem, dlaczego... Pani Bodni chyba o coś innego chodziło. Nie, ale poczekajcie, ale też tworzenie dwóch stron, akurat w przypadku wyborów samorządowych troszkę jest taką ryzykowną figurą, dlatego że nie ma dwóch stron w wyborach samorządowych. Jesteśmy my, którzy kształtujemy sobie środowisko. Gdzie jest ta druga strona? To jest idealistyczny pogląd i on nie jest idealistyczny na poziomie rzeczywiście lokalnym, w małych gminach, w małych miastach, gdzie o wiele bliższe jest przełożenie właśnie tej lokalności, tej wspólnoty na dokonywane wybory. Niestety w dużych miastach, o których tu wspomnieliśmy, Warszawa, Kraków, Białystok, tam jednak widzimy odwzorowanie wyborów po prostu krajowych na wybory lokalne. Ludzie głosują na PO i na PiS, a nie na Hannę Gronkiewicz-Walc, nie na Sasina, bo przeciwko. Jeśli można, zależy mi na odpowiedzi rzeczywiście na pytanie dotyczące możliwości, realnych możliwości współpracy z... No właśnie, i tutaj dochodzimy do sprawy zasadniczej, wydaje mi się, bo jeśli by to powiązać z wcześniejszym wątkiem, to wydaje mi się, że obecność, znaczenie uniwersytetu dla miasta, czy powiązanie miasta z uniwersytetem, dlatego się nie pojawiło w kampanii wyborczej, dlatego, bo ono nie jest takie bezpośrednie. Pewnie w jakiejś mierze wynika to z tego, o czym już była mowa, to znaczy, że władze miejskie, władze lokalne nie mają kompetencji w zakresie szkolnictwa wyższego, więc i też przez to, że uniwersytet jest autonomiczny w jakimś tam stopniu, podlega ministerstwom, to władze lokalne nie mogą powiedzieć, że do czegoś zmuszą uniwersytety, tak? Z drugiej strony też wydaje mi się, że jest to na tyle temat mało kontrowersyjny i taki
być może trudno na tym zdobyć uwagę medialną, mówiąc coś o uniwersytecie, na przykład w Warszawie. Dlatego to się nie pojawiło, można ją być może stracić, tak. Być może dlatego to się nie pojawiło w kampanii wyborczej. No i no tak, w Warszawie w ogóle mamy taką sytuację, że trudno by było powiedzieć, że nie wiem, że nie będziemy wspierać uniwersytetów albo że je będziemy jakoś ratować. Może na przykład w Białymstoku czy w innych miastach, gdzie uczelnie są w trudniejszej sytuacji, tam być może należałoby zastanawiać się, co można by w takiej kampanii poruszać jako interesujący wątek. Pan profesor jeszcze może. Kilka rzeczy. To nie jest zupełnie tak, że to wsparcie dla uniwersytetu ma być ratowaniem uniwersytetu w kłopotach. Proszę pamiętać, że większość uniwersytetów poza metropoliami to są uczelnie na dorobku, uczelnie młode. I to jest raczej wsparcie rozwoju niż wsparcie bankruta. W bardzo wielu przypadkach tak. Trzeba też pamiętać o tym, o czym pani mówiła, mianowicie o tym, co się czasami nazywa miastotwórczą rolą, rolą uniwersytetu. I tam rzeczywiście jest miejsce dla współpracy między samorządem a uczelnią. I to nie na zasadzie takiej, że dajemy samorządowi kompetencje. O, takie pomysły się pojawiają od czasu do czasu, żeby na przykład we władzach uniwersytetu zasiadali przedstawiciele władz wojewódzkich. Co wtedy? Powiedzieć. Autonomia uniwersytetu przestanie istnieć prawdopodobnie. To znaczy wszystko będzie zależało od tego, jak ta władza będzie sprawowana i jak będzie stworzony system. Bo są kraje, w których przedstawiciele landów czy samorządu mają głos niedecydujący, ale przynajmniej są uczestnikami ciał odpowiadających naszemu senatowi. Zresztą nasz system autonomii szkół wyższych jest prawdopodobnie jednym z najlepszych w Europie, jeśli nie na świecie. Bo jesteśmy naprawdę samorządni i odpowiadamy przed Bogiem i historią. No, przed ministerstwem to tam w ograniczonym zakresie. Jednak, ale... Finansowym, tak. Gospodarka finansami to tyle. Natomiast jak uniwersytet jest zarządzany, no, póki nie narobi za dużo długów i nie będzie miał zarząd komisarycznego, problem uniwersytetu. Także mamy narzędzia i możliwości. Natomiast jak wygląda ta miastotwórcza rola uniwersytetu w perspektywie nie metropolii? Bo akurat Opolszczyzna jest takim świetnym przykładem tego, co się dzieje i co się dziać może. Poza takimi rzeczami, które są dość oczywiste, mianowicie każdy samorząd ma swoją strategię i na pewno jak ma szkołę wyższą, to pisze w tę strategię, tak, oczywiście chcemy współpracować z uniwersytetem, bo jest to dla nas ważne. Opolszczyzna poszła w tym kierunku, że wpisała sobie, że chcą być silnym ośrodkiem uniwersyteckim, zachowując jeszcze strukturę małego miasta. Także nawet liczą się z tym, że będą mieli silnego partnera. I ten partner działa. To o ile en gros nie mieliśmy może debaty o uniwersytecie w wyborach samorządowych, to nasi studenci po prostu spędzili wszystkich kandydatów na prezydenta miasta, zaprosili prasę i przez godzinę z hakiem grillowali na temat tego, jak oni sobie wyobrażają współpracę z uniwersytetem. Niedaleko od Opola jest taka miejscowość Nysa. Tam jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, jedna z lepszych w kraju. I władze miejskie, które się zorientowały, że jeżeli mają ośrodek akademicki, mają szansę na rozwój, mają szansę na studentów, studenci dostają stypendia, studenci mają fundowane akademiki. I nawet jeżeli to nie jest szkoła, o której wszyscy słyszeli, to z punktu widzenia kogoś, kto ma do wyboru wydać te 1000 zł na miesiąc, których nie ma, albo mieć fundowane stypendium, to jest powód, żeby przyjechać do Nysy i być może zostać tam na stałe, zacząć biznes. Niedaleko od Opola jest taka mała miejscowość, Pruszków. Tam są resztki jeszcze pruskiej Akademii Rolniczej. Uniwersytet teraz w porozumieniu z władzami Pruszkowa wchodzi tam i tworzy, przenosi tam wydział przyrodniczy i po prostu utworzy się jednostka naukowa, która będzie prowadziła badania akurat przypadkiem zupełnie potrzebne z punktu widzenia regionu rolniczego, a miasto będzie miało szansę na rozwój. I właśnie, tu ma pani ten etap tej współpracy, dobra, to co jest merkantylne, tak? Czy komercjalizacją uniwersytetu, no bo to akurat jest ta część badawcza, która
da się wykorzystać gospodarczo, ale także istnieje coś, co jest częścią myślenia korporacyjnego, mianowicie społeczna odpowiedzialność biznesu. Więc może raczej ta współpraca to jest uniwersytet społecznie odpowiedzialny, niż uniwersytet myślący jak przedsiębiorca. Bardziej to chyba. Ładnie brzmi. Nawet jeśli jestem sam. Gdyby pani prezes mogła podjąć ten wątek. Ten trudny wątek. Będzie mi bardzo trudno wobec tego, że jakby nie wiecie, jakby moja pozycja, czy też moja obserwacja polega na kibicowaniu wam uniwersytetom, w tym, żebyście wypracowywali jak najlepsze relacje właśnie z samorządem ku jak najlepszemu rozwojowi miasta, w którym wszyscy się znajdujemy. Wobec czego z mojej perspektywy widziałabym oczywiście konieczność takiego ustanawiania relacji, które w idealnym świecie pozwalają na wykorzystanie tej sytuacji plus plus dla wszystkich. Tutaj nie wiem, czy Państwo znacie, może inny troszkę przykład, nie uniwersytet, tylko Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest właścicielem terenu, który znajduje się dookoła ich szkoły. Od dłuższego czasu prezentuje takie plany, jak można byłoby tę przestrzeń przekształcić w gigantyczny plac, który byłby takim placem miejskim. Chciałaby także udostępnić w formie jakiejś takiej parkowej najbliższe otoczenie swojej szkoły. Jest, no, wielokrotnie ten plan był przedstawiany, z jakiegoś powodu nie może być realizowany. I nawet przy takiej sytuacji, kiedy powstają już jakieś propozycje i są nawet najlepsze chęci, to w momencie, w którym potrzebny jest inwestor, to jest pewna delikatny rzeczywiście temat, którym nie zawsze może być uniwersytet, prawda? Bo nie zawsze szkoła może pozwolić sobie na to, żeby wziąć duży kredyt, czy no, z różnych powodów. Potrzebuje po prostu wsparcia albo ze strony miasta, które zgodzi się zainwestować, albo ze strony biznesu, który zgodzi się, oczywiście na korzystnych dla siebie warunkach, wesprzeć tego rodzaju inwestycje. I tutaj mówimy już o takiej chwili, w której następuje trochę więcej komplikacji, trochę jeszcze więcej aktorów wchodzi do gry i tak naprawdę to, kiedy mówimy o relacjach uniwersytet-miasto, wydaje mi się, że nie możemy też nigdy mówić o takiej czystej, binarnej relacji. W tym mieście jest dużo więcej się dzieje, jest dużo więcej czynników, które te relacje kształtują, które na nią wpływają i raz akcelerują, tak jak w przypadku tego biznesu, który domaga się pomysłów od świata nauki, bądź też je zatrzymują, stażystów, tak. Bądź też takich, które ją po prostu zatrzymują ze względu właśnie na te niemożności, tak? To znaczy, że wielkie plany potrzebują wielkich pieniędzy, a tych czasami po prostu brakuje. I tutaj nie wiem, w jaki sposób można byłoby rozsądnie tego rodzaju patowe sytuacje rozwiązywać. Z korzyścią dla miasta i dla uniwersytetu. Ja się zgadzam, tylko ja chciałem tu coś innego dodać, że jest problem jednak z tym, że uniwersytet jest miejscem, które ma prowadzić nie tylko uczyć studentów, czyli być taką fabryką wiedzy i ma wypuszczać kolejne roczniki, co ma swoje patologiczne też powody, prawda, przyjmuję. Natomiast ma być takim miejscem, gdzie nowe idee się pojawiają i właśnie pojawia się ta energia, ci ludzie, którzy mają nowe rzeczy do powiedzenia i potem wychodzą w świat i właśnie tak jak mówią, jak ruchy miejskie, coś zainspirować kogoś innego, to o czym pani mówiła na początku. To rzeczywiście jest problem, że mnóstwo tych ludzi nie znajduje sobie miejsca na uniwersytecie i wychodzi poza. W związku z tym, na przykład w Warszawie jedne z najciekawszych rzeczy, które się dzieją się w strukturach pozauniwersyteckich, typu czasopisma, nie? Krytyka polityczna, kultura liberalna, fundacja Benzmiana, prawda? Jakby tego typu wychodzą poza, nie są w stanie, teraz powstało też, czy powstaje ten dla mnie jeszcze zagadkowy, to Centrum Marzyciele i Rzemieślnicy. Tak, to już powstało. Znaczy, właśnie, ale mówię zagadkowy, bo jeszcze nie wiem, do końca nie wiem, czym ma być. Natomiast to jest pytanie, dlaczego to się dzieje poza uniwersytetem? Dlaczego to wyszło z uniwersytetu? No i to jest potężny problem dla uniwersytetu, ale też dla tych organizacji, jak sądzę, bo gdyby one mogły w ramach uniwersytetu albo razem z uniwersytetem coś robić, to no, byłyby silniejsze. A czy to nie jest właśnie kwestia tej hierarchii, która jest bardzo silna? No właśnie, to jest pytanie, znaczy, dlaczego tak się dzieje? Jest oparta na kompetencjach jednak i na pewnym merytokratycznym. Dlaczego tak się dzieje? No i uniwersytet ma tutaj ma problem potężny, bo
wszystko wskazuje na to, że jeżeli on nie będzie wytwarzał nowych idei żadnych, to on nie będzie nam do niczego potrzebny, czy będzie wyłącznie szkołą zawodową. A taki uniwersytet jest nam niepotrzebny, bo być może inne jednostki są w stanie lepiej tych ludzi uczyć. Nawet, mało tego, nawet korporacje być może, które będą żałowały swoich pracowników, w pewnym momencie dojdą do wniosku, że one same lepiej wyuczą takiego pracownika i uniwersytet jest im do niczego niepotrzebny. W związku z tym, ale to już się dzieje częściowo. Białe, ale realne. Tak. To jest rzeczywiście... Także to jest problem. Z jednej strony dla uniwersytetu, moje zdanie, a z drugiej strony te organizacje, które wychodzą z uniwersytetu, ci najbardziej błyskotliwi ludzie, którzy widzą, że się duszą tam i nie, chcą robić coś, niekoniecznie dla pieniędzy tylko, przecież to jest też ważny temat, ale nie są w stanie zrealizować swoich pomysłów na uniwersytecie i muszą wyjść. To jest moim zdaniem przegrana dla obu stron. Czyli wygrana dla miasta. Czyli to znaczy, że powinniśmy rozmawiać o nie tyle roli uniwersytetów w polityce miejskiej, co roli uciekinierów uniwersytetów w polityce. No właśnie, bym się chciał tutaj zdecydowanie, chciałbym się zdecydowanie nie zgodzić z tym podejściem, że się mówi o tym, że ci ludzie są, że najbardziej aktywni, błyskotliwi i tak dalej są wypychani z uniwersytetu i że muszą działać poza nim i że nie mogą w ramach uniwersytetu i że to jest źle. Nie wydaje mi się, żeby miejscem na rozwój czasopism publicystycznych, organizacji społecznych, które są nastawione na działanie, był uniwersytet. Wydaje mi się, że to jest trochę takie, może nawet bym zaryzykował tezę, że oderwane od rzeczywistości myślenie, bo jak popatrzymy na dynamiczne, powiedzmy najlepsze ośrodki akademickie na świecie, to wcale tak nie działa, że one monopolizują, koncentrują aktywność społeczną, kulturalną, która dzieje się w danym mieście. Tak się nie dzieje. Uniwersytet ma swoje cele, ma ich już wystarczająco dużo, żeby się mu było na nich trudno skoncentrować. I to jest bardzo dobrze, że uniwersytet uczy ludzi, kształci tych aktywnych ludzi i ich oddaje miastu. Tak? Z drugiej strony, jak popatrzymy na to, bo tutaj parę razy w tej dyskusji pojawił się taki wątek, że to właśnie ci aktywni, ci ludzie, którzy dyskutują, narzucają ton kampanii wyborczej, później chcą się spotykać, że oni się biorą z uniwersytetu i że to jest takie wspaniałe i że to jest właśnie, bardzo dobrze pokazuje rolę uniwersytetu. No, trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, skąd inąd mają się ci ludzie brać, tak? To jest oczywista oczywistość, więc to jest moja niezgoda. Tak. A kontynuując ten temat... Ciekawe pytanie, skąd oni się mają brać w dzisiejszej rzeczywistości, póki której... Póki co się z korporacji nie biorą, póki co najbardziej... Nie, ale przepraszam, w korporacji także nie biorą się niestety prosto z przedszkola, tylko biorą się z tych uniwersytetów właśnie. I akademii. Żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę rzeczywiście on został przykryty trochę przez ten... przez edukację uniwersytecką, tak? W tej chwili są te żarty o tym, że nawet nie można zostać sprzątaczką. Bez przynajmniej jednego dyplomu. No to jak to wypowiada jak Zajda. Ja więc... Zwróciłbym uwagę, że w Państwa wypowiedziach wygląda na to, że stosunek jednak środowisk uniwersyteckich, uniwersytetów do ich miast jest zaskakująco jednak luźny. To znaczy, a wydaje mi się, że takich punktów, w których rola uniwersytetu dla rozwoju regionalnego, rozwoju miejskiego jest taka ewidentna. Znaczy, po pierwsze, to jest temat migracji, wewnętrznych i również emigracji za granicę. Wydaje mi się, że to jest na przykład problem zachodnich województw. To problem młodzieży z Zielonej Góry, z Opolskiego, ściąganej do wielkiej metropolii, jaką jest Berlin. I właśnie, tutaj jest pytanie takie, czy w związku z tym, patrząc na ten temat, czy istnieje jakiś zdrowy model częściowego współfinansowania
uniwersytetów przez samorządy. Wiadomo, jakie konsekwencje, mniej więcej wiadomo, jakie są konsekwencje przerzucenia tego finansowego kukułczego jaja w przypadku szkół, czy w przypadku, czy również służby zdrowia. W związku z tym jest to, no, samorządy są bardzo zadłużone, są w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej. W związku z tym, czy istnieje możliwość wypracowania tutaj jakiegoś zdrowego modelu, który nie będzie polegał po prostu na cięciu infrastruktury uniwersyteckiej? Z jedną rzeczą się nie zgodzę w pańskiej wypowiedzi. Mhm. Mówi pan, że tamten związek jest luźny, w sensie uniwersytet się specjalnie o miasto nie troszczy. On jest raczej niesformalizowany. Bo jeżeli damy tej więzi ramy formalne, to powstanie problem legislacyjny, także problem z punktu widzenia polityki prawa. Kto w tej więzi będzie miał pozycję dominującą? Teraz mamy dość fajny układ, bo mamy niezależnych i w zasadzie równoprawnych partnerów, w sensie takim, że uniwersytet nie jest w stanie narzucić konkretnych rozwiązań samorządowi. Samorząd w ograniczony sposób wpływa, czy może wpłynąć na to, co się dzieje na uniwersytecie. Jeżeli wprowadzimy ramy finansowania, może się zdarzyć, że ta autonomia zostanie zaburzona, o czym już mówiłem. Natomiast powstaje pytanie, czy jest sens współfinansowania tak jak w takiej formie jak szkół czy służby zdrowia. To nie jest zadanie samorządu, to raz. Dwa, czy od tego będzie więcej pieniędzy? Tam, gdzie samorząd ma dodatkowe środki i chce je przeznaczyć na wsparcie uczelni albo inicjatyw około uczelnianych, może to zrobić w ten lub inny sposób. Natomiast tutaj zmieniłby pan co najwyżej sposób redystrybucji środków, że pieniądze szłyby nie z budżetu państwa, a z budżetu województwa czy z budżetu miejskiego. Prawdopodobnie z budżetu województwa to kompetencyjnie byłoby najbliższe. I taki model funkcjonuje zazwyczaj w tych państwach, które są państwami składkowymi. Znaczy są federacjami albo konfederacjami i każda część składowa ma własne kompetencje w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego i dzieli się wtedy kompetencje pomiędzy państwo jako jednostkę centralną i landy, stany czy cokolwiek innego. To rozwiązanie jest oczywiście możliwe, natomiast absolutnie sprzeczne z dotychczasową tradycją akademicką i to idącą no, co najmniej od II Rzeczpospolitej. Powiedzmy, że finansowanie w średniowieczu wyglądało troszkę inaczej. Także nie wiem, czy to jest sensowny pomysł. Ten pomysł byłby groźny w obecnych polskich realiach, gdzie od wielu lat się zwiększa wymagania wobec samorządów, to znaczy obszary, w których muszą udziałać, a nie zwiększa się odpowiednie finansowania. Więc byłaby groźba, żeby i w tym przypadku tak było, więc to mogłoby się skończyć dosyć oczywistymi ograniczeniami tego finansowania. Nie przysporzyłoby się to. Nie byłoby to z korzyścią dla uczelni. Można natomiast myśleć o czymś innym. Można pomyśleć o daniu miastom czy województwom uprawnienia do wspierania uniwersytetu bez jednoczesnego przekazywania im części kompetencji władczych. No tak, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Chociaż teraz już one mogą. Znaczy one to robią. To jest można bardzo rzeczywiście przekazywać, tak, albo robić wspólne projekty, to znaczy przekazywać grunty, budynki, tak, można się udostępniać, czy można robić nie jest wspólne tak, że projekty. Że środków nie, że instrumentarium nie ma. Są ciekawe całkiem polskie przykłady, na przykład w Rybniku miasto sfinansowało rewitalizację szpitala, w którym powstał taki międzyuczelniany ośrodek. To się nazywa Zespół Szkół Wyższych. To też jest taka dość ciekawa inicjatywa, ponieważ, przepraszam, bo to akurat przypadkiem tam prawie że od kulis. Mianowicie Rybnik jest ośrodkiem, który jest bardzo blisko dużego ośrodka akademickiego, blisko Katowic, a jednocześnie ma aspiracje akademickie. I oni podjęli decyzję, że nie będą tworzyć własnej wyższej szkoły zawodowej czy szkoły wyższej i skorzystają z tego, co już mają. A mieli ośrodek zamiejscowy Politechniki Śląskiej i mieli studentów, którzy woleli studiować ze względów finansowych różnych innych
w domu, bo tam powiedzmy, że to jest blisko, ale to nie jest aż tak blisko, żeby sobie dojechać w 15 minut. I zaprosili uczelnie śląskie, żeby otwarły swoje wydziały zamiejscowe w jednym miejscu. W związku z czym istnieje jeden kampus, z którego zresztą uniwersytet się już wycofał, zdaje się, śląski, w którym był Uniwersytet Śląski, Akademia Ekonomiczna i Politechnika Śląska. Także można było studiować na trzech uczelniach w ramach jednego kwartału ulic. Tak, i to przez wiele lat wydawało się, że jest świetny pomysł i w zasadzie nadal tak myślę. Zmieniły się uwarunkowania demograficzne i rzeczywiście Uniwersytet Śląski albo się już wycofał z tego, albo się wycofa i za chwilę będzie taki problem, że ta dosyć ładna, ciekawa architektura i zainwestowane pieniądze przez miasto okażą się nieco wyrzucone w błoto, bo nie będzie miał kto z tego korzystać. A taka też struktura, że to były ośrodki pozamiejscowe, czyli po prostu przyjeżdżali profesorowie, wykładowcy, profesorki na wykłady, powoduje to, że tam nie było prowadzonych żadnych badań, nie było takiego, być może takiego, no, nie było potencjału do nawiązania, do zwiększenia aktywności wykraczającej poza to, że się naucza tych studentów, że się do nich mówi, zbiera prace roczne i później wyjeżdża. To równie dobrze można było robić przez internet. Także być może tam jednak zabrakło tego takiego osadzenia. Być może jakby to połączyć z jakimś zalążkiem, przynajmniej jakiegoś centrum badawczego, czegoś nie takiego. Wydaje mi się akurat fajniejsze. Bo tam, co prawda, ośrodek był ośrodkiem dydaktycznym, natomiast ludzie, którzy tam przyjeżdżali, prowadzili badania. Ludzie, którzy kończyli tam studia, potem byli doktorantami, a akurat miasta śląskie mają na ogół problemy techniczne, więc Politechnika czy Wydziały Przyrodnicze Uniwersytetu były naturalnym partnerem do rozmowy. Więc to nie jest zupełnie tak, że miał pan tylko ośrodek dydaktyczny. No tak, ale nie było tam laboratoriów jakichś technicznych. To no nie, rozumiem, że można prowadzić badania takie, które w tym momencie tutaj możemy prowadzić, znaczy usiąść i pomyśleć. Tak? Nie, no dość trudno prowadzić zajęcia z elektrotechniki bez laboratorium, wie pan. Zajęcia co innego, badania co innego. To jest pytanie tylko, gdzie jest laboratorium? Bo jakby stworzyli Państwo Wyższą Szkołę Zawodową, to proszę pamiętać, że PWSZ-ki są zasadniczo miejscami, gdzie się prowadzi dydaktykę. One nie mają nawet badań stosowanych w swojej... Czy panowie nie widzą problemu takiego, że jeżeli studenci niedługo już mają wybór w zasadzie, czy pojechać do Monachium, dość świetne uczelnie, gdzie są wszystkie laboratoria, jakie potrzebują, a zostać w Rybniku albo w Warszawie nawet, to wybór będzie oczywisty dla nich. Mało tego, dostaną tam stypendia i świetnie się wykształcą i kto wie, prawdopodobnie nie wrócą. Także ja widzę tutaj inny problem. Czy tu panowie taką bardzo technokratyczną rozmowę przeprowadzili, ale ja widzę coś takiego, że jeżeli uczelnie nie będą nastawione właśnie na nowe, nie będą wysokiej jakości prowadziły badań, a i nowych idei nie będą tu tworzyły, nie będą ściągały ludzi z zagranicy także, którzy będą tutaj, tak będą tak atrakcyjne, że nie będą atrakcyjne dla Polaków, będą atrakcyjne dla Amerykanów, że oni będą chcieli przyjechać. Jeżeli nie będzie czegoś takiego, to wkrótce będzie pięć uniwersytetów w Polsce, które będą kształciły kadry dla taniej siły roboczej i rozwój tego kraju stanie w miejscu. Także problem moim zdaniem jest to, że i to na przykład nowi ludzie z nowymi pomysłami, mogę jeszcze powiedzieć o ruchach miejskich, które są bardzo konserwatywne w sumie w swoich pomysłach, znaczy co zmieniać. To, że ma być przy Marszałkowskiej szpaler drzew, to fajnie, no ale to za mało. Także dwie rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze, że jeżeli nie będzie, jeżeli uniwersytet nie będzie miejscem, także bo pan powiedział, że no, nie ma problemu z tym, że wychodzą poza i tak dalej. Jest problem, bo jeżeli uniwersytet nie będzie tworzył nowych idei, to za chwilę naprawdę nie będzie nam potrzebny i ludzie będą się kształcić gdzie indziej. I to będzie katastrofa dla tego kraju, bo najlepsi będą wyjeżdżać, a może już wyjeżdżają zresztą. Także ja wcale nie patrzę na to tak przez tak różowe okulary, że no świetnie, no ale jak jedni są potrzebni, drudzy są potrzebni, nie. Uniwersytet staje się coraz bardziej skostniałą strukturą i przez to, jak jest zarządzany, i przez to, kogo dopuszcza, kto tam zostaje,
Dziękuję bardzo. No przepraszam, ale proszę tego nie traktować personalnie. Tylko ja mówię o tam strukturze. Znaczy, widzimy przecież, kto zostaje na uniwersytecie, a kto nie zostaje. To nie znaczy, że nie ma dobrych ludzi na uniwersytecie. Broń Boże, ja czegoś takiego nie mówię. Są bardzo dobrzy ludzie na uniwersytecie, ale mnóstwo świetnych ludzi wychodzi z uniwersytetu. I to oczywiście też nie jest tak, że wszyscy mają stać na uniwersytecie. No ale to kiedy tak absurd. Nie było z drugiej strony? Dobrze, że oni wychodzą z uniwersytetu. Ale to też, żeby nie było. Ja mówię tutaj o najlepszych specjalistach. Mówię tu o promilu ludzi, którzy będą mieli wybór. Albo pojadą na Monachium, albo zostaną w Warszawie. Oni wyjadą. Nie jest tak. Promil to jest dosyć duży odsetek i on pewnie będzie rósł i ja niestety sądzę, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to tak będzie i pewnie będzie się ten trend wzmacniać wraz z postępem wykształcenia i młodzieży, tak? w szczególności znajomości języków obcych, no bo to jest jakaś bariera, żeby wyjechać. W zasadzie wszyscy powinni wyjeżdżać. Nie wiem, zaraz wyjaśnię dokładnie, o co mi chodzi. To jest po pierwsze. Po drugie, wraz z wzrostem zamożności społeczeństwa będą studia na dochodzie bardziej dostępne, bo mimo tych stypendiów, które można dostać, to bez pewnych zasobów finansowych bardzo ciężko sobie poradzić, zwłaszcza w lepszych ośrodkach, chyba że jest się bardzo rzeczywiście wybitną osobą. No i tak, i wiemy, że jak porównamy jakość i oferty dydaktycznej i później możliwości rozwoju naukowego polskich uczelni i najlepszych ośrodków zachodnich w tym momencie, no to tutaj mamy mniejszą lub większą przepaść, tak to nazwijmy. Nie, to też nie jest tak. To też zależy, które jednostki porównujemy, to prawda, tak? Może inaczej jest porównywać. To nie chodzi o to, że nie ma tutaj ludzi, którzy są w stanie robić to. Prosiłbym naraz nie mówić przez siebie, bo to jednak utrudnia słuchanie. I tak, i oczywiście wydaje się pewną taką naturalną strategią to, że powinniśmy zainwestować w te uniwersytety, zrobić rozwiązania organizacyjne takie, żeby one mogły lepiej działać i wzmocnić je tak, żeby były rzeczywiście coraz lepsze, bardzo dobre. Tylko musimy pamiętać, że niestety taką strategię mamy nie tylko my, ale bardzo wiele krajów, które już są dużo dalej na tej drodze niż my, tak? Bo z tymi Stanami czy Wielką Brytanią nie tylko my konkurujemy, ale konkuruje też Francja, konkuruje Holandia. Zaraz się okaże, że zaczynają konkurować na poważnie Chiny i będzie nam trudno przyciągać studentów z zagranicy i tworzyć atrakcyjne oferty też dla naszych studentów. A to przyciąganie studentów z zagranicy też jest o tyle ważne, że jednak wydaje mi się, że takie międzynarodowe środowisko, z którym można mieć do czynienia w tych zinternacjonalizowanych uniwersytetach, ono jednak dużo daje, tak? Dużo daje właśnie chociażby w budowaniu potencjału do innowacji społecznych, tak? Gdzie ludzie młodzi mogą się spotkać, zobaczyć, że Chińczyk tak, Japończyk tak, a ktoś z Ameryki Południowej, a ja tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej inaczej. Ale jaki jest wniosek z tego, co pan powiedział? Wniosek jest taki, że niestety myślenie takie, że doinwestujmy uniwersytety, przeprowadźmy być może ich radykalną reformę, i tak nie uchroni nas przed tym, że ci najlepsi ludzie będą opuszczać Polskę i studiować za granicą i będą robić poza uniwersytetami te różne fajne rzeczy, o których pan wcześniej wspomniał. Posępna wizja, ale... To nie, ale to ugryźmy, ja nie mówię, że wszyscy. Ugryźmy w takim razie ten temat wejść. Innowacji społecznej. To można było prosić. Chciałam powiedzieć, że tak. Odniosę się do tych ruchów za chwilę, dlatego że... Ale nie uczynię tego głównym elementem mojej wypowiedzi. Ja bym spychał na bardziej strukturalny... Liczyłabym jednak na to, na myślenie o tym, w jaki sposób uniwersytet można jednak zreformować. Znaczy, chyba po raz pierwszy pada tutaj to słowo, ale użyjmy go. Litość. Zreformowano tylu lat i coraz głupiej. No oczywiście, ale nie jest to proces, który może się zakończyć jakimś jednym efektem, tak, na zawsze utrzymywany. Natomiast nie podoba mi się niestety w pańskiej narracji pobrzmiał taki głos, że no cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak pewne procesy, nie możemy nad nimi zapanować, a i tak będzie tak, jak ma być. No, gdybym tak myślała,
to bym z łóżka nie wstawała po prostu, bo nie ma po co w ogóle walczyć z każdym nadchodzącym dniem. Wydaje mi się, że te zmiany, które po prostu w uniwersytetach no, są konieczne i widać je gołym okiem z zewnątrz. To jest przede wszystkim nadruszenie tej nadmiernej hierarchii, która trzyma je żelazną ręką. To jest jakaś zmiana także sposobu wynagradzania osób zatrudnionych na uniwersytecie. To jest weryfikacja ich umiejętności, a także wiedzy. Pamiętacie niedawno jeszcze, żeśmy dyskutowali pracę doktorską pewnego znanego biznesmena, która została pozytywnie zaopiniowana i przyjęta, czyli to jednak pokazuje pewne patologiczne mechanizmy, wobec których nie tylko powinniśmy przechodzić do porządku dziennego, o jej zdarzyło się, tylko się naprawdę zastanowić, co tu się właściwie dzieje, tak, z tymi szkołami wyższymi. Więc wydaje mi się, że taka dyskusja, zwłaszcza w obrębie akademii, przy jej autonomii i przy jej ambicjach jednak nadawania pewnego tonu ogólnie życiu społecznemu, może nie wprost, nie wychodzeniu w wyborach, tak, może nie, ale jednak przez samą swoją obecność i generowanym tym dyskursem, jednak wpływania na to, co się dzieje poza bramami akademii, to jednak obowiązek wewnętrznej, autokrytycznej analizy tego, w jaki sposób uczelnia funkcjonuje, jest absolutnie, wydaje mi się, obowiązkowym punktem programu, bez względu na to, czy to jest duża, czy mała szkoła. Dużym problemem jest to, że ci absolwenci i... Przepraszam, już niedługo dopuścimy ja wszystkich kończę. Do dyskusji. To jest tylko jedno zdanie, tak? Oczywiście, że problemem jest to, że oni wyjeżdżają ci najlepsi, a następnie nie wracają. Stworzenie mechanizmów, które spowodują, że ci ludzie wykształceni jednak będą chcieli wrócić, nie dlatego, że im się tam nie udało, tylko dlatego, że tutaj będą widzieli dla siebie przyszłość. I to nie w biznesie, tak? Bo cała narracja w tej chwili polega na tym, że ci ludzie mają wracać do biznesu. A dlaczego oni nie mają wracać do szkoły? Dlaczego oni mają nie uczyć tych tak, młodych generacji? Dlaczego cała narracja jest podporządkowana wytracaniu także tej, jakby to powiedzieć, no, tych przedstawicieli świata naukowego, którzy powinni wracać po to, żeby następnie zajmować się dydaktyką i nauczaniem, a nie to koniecznie nie muszą wracać kończyć do biznesu. Ja widzę, że pan tutaj już jest przyrodniony. To znaczy tak, dobrze, przepraszam, to w takim razie przejdźmy do, tak, otwórzmy dyskusję tylko z jedną uwagą, to znaczy bardzo zależało mi na ugryzieniu tego tematu innowacji społecznej. Ja mam nadzieję, że w rozmowie z państwem i w państwa odpowiedziach, państwa dyskusji pojawi się mocno ten temat. Wydaje mi się, że bo na razie on tak pobrzmiewał gdzieś w różnych kątach, natomiast dobrze byłoby wyświetlić. To ja może odpowiem szybko tylko. A propos, może, jednak odpowiedź plećmy, okay, odpowiedź ale... plećmy w rozmowę z salą. Kto... Dobrze, bardzo proszę, Mateusz Piotrus. To krótki komentarz na podstawie doświadczenia osoby, która kończy doktorat na zagranicznym uniwersytecie. Bardzo chętnie wróciłaby do Polski z różnych powodów, pracować tutaj na uniwersytecie. Jest to z powodów, które można nazwać strukturalnymi, praktycznie niemożliwe. I to jest sytuacja nie tylko osób, które wyjeżdżają z Polski na uniwersytety zagraniczne na stypendia, ale doktorantów w Polsce. Krystian Rzadkowski na przykład zebrał na ten temat dane jakiś czas temu. I procent ludzi, którzy rozpoczynają studia doktoranckie, nie mają tyle samozaparcia lub zasobów płynących skądinąd, żeby się przez czas stworzenia doktoratu jakoś utrzymać. Procent osób, które nie kończą doktoratu, jest w Polsce ogromny w porównaniu z innymi krajami. Więc to taki krótki komentarz, który nie tyle odpowiada nie definiuje tego, o czym mówił Aleksander, czyli innowacji społecznej, co bardziej popycha rozmowę w stronę bardzo ważnej rzeczy, o której też trzeba porozmawiać, jeśli chcemy mówić o uniwersytecie, to znaczy systemu jego finansowania. Nie ma pieniędzy na badania w tej chwili. W sytuacji niżu demograficznego nie ma tyle miejsca na dydaktykę.
nie każdy będzie mógł się utrzymać z prowadzenia dydaktyki, zwłaszcza jeśli chce się skupić na prowadzeniu swoich badań. I obecny system finansowania absolutnie nie daje możliwości i warunków prowadzenia pracy naukowej w Polsce, jeśli nie ma się bardzo bogatych rodziców. To właściwie taki komentarz i tyle. I jeśli chodzi o te możliwości rozwoju na uczelniach, to w tym momencie, żeby założyć zwykłe koło naukowe, studenci muszą mieć opiekuna naukowego. I ten opiekun zazwyczaj po prostu składa swój podpis, może się podpisać tym kołem naukowym, ale w żaden sposób nie pomaga tym studentom. Ważną kwestią również jest to, że w światowych rankingach polskie uczelnie są na 400 miejscu, jak nie niżej. I ciągle my się zniżamy z tego poziomu. Teraz będzie wchodziła reforma szkolnictwa wyższego, która zamiast iść w stronę naukową, idzie w stronę doświadczenia, bo w jakiś sposób pracodawcy, kiedy dostają studenta, widzą, że on nic nie potrafi. No i z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony jakaś ta część naukowa coraz bardziej będzie u nas ginęła, bo ludzie będą się skupiać na zdobywaniu doświadczeń na uczelni i dodatkowo na przykład ECTS-y, punkty, które trzeba wyrobić, na uczelniach doprowadzają do tego, że są zapychacze, czyli jak najwięcej przedmiotów, które zupełnie się nie przydadzą studentom, są w planach i my na studiach uczymy się rzeczy, które zupełnie nie są nam potrzebne w danej tematyce, pusta wiedza, po prostu do niczego niepotrzebna. Warto też dodać, że w tym momencie, kiedy mamy taką demografię, jaką mamy, nie powinny być tworzone wcale nowe kierunki, wręcz przeciwnie, powinniśmy zawężać to. I jak może być tak, że w mieście, w którym jest 500 000 obywateli, są 2-3 uniwersytety? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Po co jest aż tyle tych studiów? Bo to nie na tym powinno polegać, wręcz przeciwnie. Uniwersytety powinny stawać się coraz bardziej elitarne, związane w jakiś sposób z nauką. Tym, żeby właśnie ten świat idei, on jest bardzo ważny, żeby studia nas do tego przygotowywały, żeby te nowe pomysły. Gdzie mają powstawać takie gazety? Właśnie wydawnictwa, właśnie na uniwersytetach. Od tego one są, a nie od tego, żeby po prostu dać komuś pracę, bo bardzo często również tak bywa, że coraz więcej profesorów bierze sobie kolejny przedmiot, bo musi sobie wyrobić, żeby zachować sobie tytuł. To jest już niestety taka plaga na uniwersytetach i to również na UW bardzo dokładnie widać. Proszę się przejść kiedyś na jaki wykład i zobaczyć, że są profesorowie, którzy czytają już kartki z Wikipedii, bo nic nie wiedzą na dany temat. Proszę mi wiedzieć, że są takie sytuacje. Jeśli chodzi o całe wszystko związane z ruchami miejskimi i ogólnie z polityką miejską, to jak miasto ma współpracować z uniwersytetami, jeśli tak naprawdę nie ma kierunków pod to zrobionych? Mamy masę politologii i tak dalej, ale ja rozumiem, że tu chodzi o taką pewną władzę uniwersytetu, powinny w jakiś sposób współpracować z miastami, być może, ale tu też chodzi o to, żeby studenci mogli w jakiś sposób zdobywać to doświadczenie. W momencie, kiedy mamy bardziej ogólne kierunki, jednym z nielicznych, który jest otworzony właśnie pod współpracę z miastem, jest samorząd terytorialny i polityka regionalna na UW. Ale no, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale ten kierunek jest tak naprawdę totalnie pusty i nic nie daje. No. Tak jak zarządzanie, tak? To już jest obszar anegdotyczny. Tak, znaczy może tak, nie wszystkie pytania naraz, tylko teraz, bo inaczej odpowiedzi się zupełnie. Czy ja panu jako przedstawiciel establishmentu? Ja przepraszam, tylko jako nieopierzony doktorant z kolei przyznam, że ja na swoim prowadzonym przez siebie seminarium też kiedyś wydrukowałem jakąś stronę z Wikipedii. Siadaj dwa. No dobrze. W ten sposób widzieliśmy autodafę, samokrytykę, ale odcina się pokolenia na pokolenie. Potępia. Dobra, znaczy, to popatrzmy tak. Chcemy innowacji. Dobra, to zapytajmy, czy w ogóle uniwersytet jest potrzebny do czegokolwiek. Czy jest potrzebny w takim kształcie, jakiego mamy. Znaczy, i to nie jest problem tylko krajowy, żeby było jasne. I po co student idzie na studia? I tak naprawdę ilu absolwentów nam potrzeba? Zaczynając od końca. Ile miejsc pracy dla ludzi z wykształceniem wyższym jest poza sektorem publicznym? W ilu zawodach potrzebny jest dyplom? Poza tym, że daje wykształcenie ogólne, umiejętność krytycznego myślenia, kompetencje miękkie. To jest jedno. Panów Gowinowi coraz mniej jest takie. Znaczy inaczej, przy zawodach regulowanych tam się pojawia wymóg wyższego wykształcenia i to rzeczywiście napędza. To zawsze ktoś będzie miał jakiś genialny pomysł. Notariuszem, wszystko jedno.
No, w zależności od... Znaczy są takie zawody, przy których rzeczywiście potrzebujemy kogoś, kto legitymuje się wiedzą i umiejętnościami. Medycyna. Medycyna, prawo, większość zawodów inżynierskich. A te wszystkie, które wymagają rzeczywiście konkretnych umiejętności zawodowych. Wymagają także otwartej głowy. Być może uniwersytet jest po to, żeby wykształcić obywatela świadomego. Dlatego ruchy miejskie wychodzą się z uniwersytetu. Zresztą też nie jest nowy pomysł, bo to już Cicero wymyślił. Nie wiedzą nawet, że istnieje uniwersytet. A nie ruchy miejskie. Chociaż nie, ruchy miejskie to już tak. To są rzeczy, które mogły być mu znane. Ruchy miejskie z różnych stron wychodzą. Tak. To nie jest no. Także. Myślę, że dobrze. Więc tu jest pytanie, czy rzeczywiście musimy kształcić masowo, albo dzielić się na uczelnie masowe i elitarne. Czy być może jesteśmy w takim momencie, w jakim uczelnie były w połowie XIX wieku? O, to był ten koniec XVIII już. Ten moment, kiedy uczelnie kształciły w zasadzie księży, nauczycieli, prawników ewentualnie. Reszta to były zawody, w których wykształcenie akademickie nie pomagało ani nie przeszkadzało, więc go nikt nie miał. Ale jednocześnie... Jednak zapomina panu urzędnika, który jest... Dlatego prawnicy. Urzędnicy. Dlatego prawnicy. Prawda? Bo to o koniec XIX wieku to kadra urzędnicza to była kadra albo duchowa, to byli prawnicy głównie. Jednak z klasycznym wykształceniem, to jest bardzo szerokim. No dobra, ale to klasyczne wykształcenie się pojawiało na wcześniejszych etapach jednak. Ale zostawmy te kwestie, bo one jest drobne. Ale pojawia się potrzeba wykształcenia ludzi, którzy nie mają klasycznego wykształcenia. Niekoniecznie czytają Grekę i znają łacinę, natomiast potrafią policzyć całkę, albo wiedzą, jak zrobić poprawny bilans. No? I wtedy Francuzi poszli w kierunku Grand École, kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, elitarnym, system, który istnieje do dzisiaj. Kraje germańskie poszły w kierunku tworzenia politechnik, czyli uczelni, które nie wymagały wykształcenia klasycznego, dawały bardzo konkretną wiedzę. Według ówczesnych kryteriów, no to były zawodówki obrzydliwe, bo żadnej greki, filozofii, ani innych rzeczy. Według naszych dzisiejszych kryteriów to były uniwersytety par excellence. I przy okazji zdarzyły się dwie rzeczy. Mianowicie Francuzi na starcie mieli olbrzymią przewagę technologiczną w którymś momencie, bo to kształcenie zawodowe dało im szybko kadrę, która umiała zastosować najnowsze osiągnięcia techniki, ale nie umiała wymyślić nic nowego. Niemcy i Austriacy z systemem politechnik mieli wolniejszy start, ale okazało się, że można połączyć potrzebę praktyki, potrzebę życia gospodarczego z prowadzeniem przyzwoitych badań naukowych. A my jesteśmy w tej chwili w takim dziwnym momencie, że model politechniczny nie wystarcza, model uniwersytecki czy Grand École nie wystarcza. Pojawiają się alternatywy, to o czym pan mówi, kształcenie wewnątrz korporacji, ale nie tyle kształcenie, szkolenie. Z konkretnych umiejętności. No, ale to jest ten uniwersytet wczesny, kiedy praktycznie był udział, tylko nauczycieli i tak dalej. To było takie szkolenie, no to było. No nie, znaczy. Dobra, w tym sensie. No, proponowałbym teraz tak, wewnętrzne. Pytanie jest proste. Czy po prostu nie powinniśmy szukać czegoś nowego? Nie w sensie nowej struktury organizacyjnej, nowego przepisu, tylko jak przemodelować to, co jest, środkami, które mamy. Mamy taką autonomię, że naprawdę bardzo dużo możemy, żeby dać. Wszystko to, czego oczekuję. To ja bym się zapytała o tych... przepraszam. Kto jest zainteresowany w takim razie, oprócz tych głosów tak na sali, tym, żeby utrzymywać uniwersytety w takiej formule, w jakiej w tej chwili tkwią? Bo to też dodałabym do tego... Przepraszam, to jest męczące, co Państwo mówią. Państwo mówią o skostnieniu, o formule, która tkwi, o tym, że potrzebna jest reforma. Tak jak tutaj zauważyliśmy, reforma jest ustawiczna i uniwersytety się bardzo zmieniają, tak jak wszystkie w ogóle szkoły się zmieniają. Całe szkolnictwo jeszcze się bardzo zmienia. Można by powiedzieć, że niesłychanie dynamicznie reaguje na potrzeby. Skoro mogą powstawać prywatne szkoły na przykład, o dowolnym profilu niemalże, jeżeli spełnią jakieś tam warunki, i można powiedzieć, że ta struktura jest bardzo taka fleksybilna. I to nie jest tak, że jest jakaś skostniała struktura, to nie jest tak, że są jakieś skostniałe przepisy.
Ja pracuję na uniwersytecie i z mego punktu widzenia ta struktura jest za mało stabilna. Z roku na rok są nowe przepisy, nowe koncepcje i tak dalej. I uruchomienie każdego nowego roku nauczania to jest jak start rakiety Ziemia-Mars, prawda? No po prostu wszyscy przez 3 miesiące się zastanawiają, jak ta rakieta może wystartować. Do tego stopnia ta struktura jest niestabilna. I to nie chodzi o to, jak może wystartować. Przepraszam, czy ja bym mogła skończyć, bo państwo mają tutaj, używają takiego pojęcia, skostniała struktura. Ja bym się chciała zapytać, cóż to oznacza, ta skostniała struktura uniwersytecka? To ja szybko powiem, dlaczego ja tego użyłam, dobrze? Otóż, z jednej strony zgadzam się z panią. Zgadzam się z panią w 100%. Co prawda zakończyłam swoją edukację uniwersytecką dawno temu, ale pamiętam tę pogoń za dyktatem rynkowych wynalazków, tego jak można ożywić życie na uniwersytecie, głównie gospodarcze życie. To znaczy, jakich używać narzędzi, żeby było więcej studentów, żeby, nie wiem, ci studenci płacili za swoją edukację, nawet wtedy, jeżeli jest zapisane, że no nie wiem, ta edukacja powinna być bezpłatna i tak dalej. Zgadzam się z panią. Nie wiem tam, ile jest na roku na prawie w Warszawie pierwszym studentów. 1000 osób? No. Więc przy takich ilościach ja się z panią zgadzam i współczuję. Natomiast, kiedy mówię o skostniałej hierarchii, mówię o tym, że widzę, jak z uniwersytetu mimo wszystko, mimo tego ruchu, który według mnie jest ruchem w księgowości, wypadają osoby, które nie widzą dla siebie tam miejsca, nie ze względu na te 1000 osób na pierwszym roku, tylko ze względu, jak jest prowadzona inkluzywność, bądź też wyrzucanie poza nawias, ze względu na właśnie bardzo sztywną strukturę zarządzania tym, w jaki sposób skład osobowy, tak, czy jego kompetencje są zakleszczone w pewnym stałym układzie, który nie zmienia się. Gdzie są ci młodzi doktoranci, którzy dopuszczeni są do badań? Ale gdzie są szczerze mówiąc, to dowolną instytucję można by skrytykować. O hierarchii uniwersyteckiej. Ale czy pani mówi o klikach? Czy pani mówi o klikach? Bo jeżeli mówimy o klikach, to nie jest kwestia struktury uniwersytetu i hierarchii. Hierarchia jest taka, że, co ja rozumiem przez hierarchię, że zarządzają te osoby, które mają wyższe stopnie naukowe, wyższe, większe doświadczenie naukowe i tak dalej. Na tym polega hierarchia na uniwersytetach, prawda? Że rektorem jest profesor, przypuszczalnie, prawda, a nie doktor. Że o tym, kto zostanie doktorem, decyduje kolegium złożone z profesorów, a nie kolegium złożone ze studentów. Na tym polega hierarchia. Czy państwo uważają, że ona jest nieprawidłowa? Czy należy to zastąpić czym innym? Czy państwo mówią o skostniałej strukturze w tym sensie, że jest 10 starych profesorów i tak się urządzili, że będą do końca świata siedzieć, prawda? Bo nie dopuszczą nikogo. Jeśli można odpowiedź Piotra Styza, a później Julian Srebrnik. Króciutko. Ponieważ ja jestem tylko jedynym, który nie powiedział, że to jest skostniała struktura. Nie, znaczy, bo my tu mamy dwie różne rzeczy. Reformę, która wynika ze zmieniającej się polityki państwa. No i ona jest permanentna, bo to prawdopodobnie już szkoła w Bejrucie była reformowana, a możliwość zastanowienia się nad tym, co my sami możemy zmienić. O, rzeczywiście, system mamy taki, że zarządzają ci, którzy są wyżsi stopniem, ale ten system był tworzony w momencie, kiedy zadaniem hierarchii akademickiej było zajmowanie się sprawami nauki i dydaktyki. Ktoś inny zajmował się tą normalną sferą menedżerską, pilnowaniem, żeby dach nie przeciekał, a jak przecieka, żeby go załatwić. Natomiast zmienia się rola uniwersytetu. My już nie jesteśmy częścią administracji publicznej, tak klasycznie, urzędnikami państwowymi. Ale nigdy nie byliśmy. Ale rzeczywiście, że byliśmy. Przez lata uniwersytet funkcjonował w ten sposób, a o nominacjach decydowali ministrowie. To od czasów II Rzeczpospolitej. Profesorowie mieli przywileje urzędnicze, więc to tak funkcjonowało. Natomiast zarządzanie przez uczonych ma na pewno sens, jeżeli zajmują się swoimi sprawami. Decydują o tym, kto jest kompetentny, kto nie, jak uczyć kogo i tak dalej. Jeżeli już mam podejmować decyzje
dotyczące finansów, to to, że jestem wybitnym profesorem biologii czy prawa, niekoniecznie oznacza, że jestem człowiekiem, który rozumie się na tych finansach, a przynajmniej jest w stanie zrozumieć to, co mi powie księgowy. Więc być może trzeba się zastanowić nad możliwością zmiany systemu zarządzania wewnętrznego uczelnią, tak żeby oddzielić to, co jest sferą, przepraszam, produkcji naukowo-dydaktycznej od tej sfery czysto organizacyjnej. Czyli pan mówi o reformie administracji. Czyli ja mówię o reformie uniwersytetu rozumianego jako osoba prawna z pewną strukturą organizacyjną, zasadami ładu korporacyjnego. Jesteśmy korporacją uczonych i nauczanych. To reformą, którą można przeprowadzić w ramach istniejących przepisów, co więc. Jeśli można, Julian Srebrny. Przepraszam, ja mam jedną rzecz taką, którą chcę apelować do państwa na przyszłość. Ja jestem z wykształcenia fizykiem, z oświadczenia społecznego, no założycielem Solidarności, do dzisiaj Związku Solidarność. Ale takie dyskusje panelowe, wszystkie mają telewizyjny format. Jest paru mędrców i my musimy słuchać tych mędrców i koniec. Więc państwo jako humaniści wymyślcie jakąś inną formułę, żeby to było naprawdę spotkanie i wymiana myśli nie tylko między wami. Bo to jest, ja nie wiem jak to zrobić, bo już tyle razy odapelowałem i nigdy nie wychodzi. Więc to jest pierwsza rzecz podstawowa, jak już mówicie tak głęboko o uczelni, o czym wszystkim, wymyślcie jak dyskutować ze sobą i tam nawet z małym gronem, bo to jest według mnie coś nie w porządku. To jest wzorzec telewizorka, ale właśnie krytykujemy, że ten telewizorek jest izolowany od nas wszystkich. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie ma cudów. To, co tu Mateusz powiedział. Po prostu pieniądze, jakie są przeznaczane na szkolnictwo wyższe i na naukę, po prostu na kraj średniej wielkości w Europie, po prostu są beznadziejne. Wobec tego, przy tych pieniądzach, o wszystkich rolach, o których tu mówimy, nie da się spełnić. Chyba oczywiście entuzjazmem no, wewnętrznym. No jeżeli, i to też jest ważne i to jest powiedzmy zaleta w moim środowisku, tylko pasjonaci przychodzą zajmować się porządną nauką, czasami robimy to na poziomie światowym i w związku z tym nie ma problemu, że ktoś mnie wygryzie czy ktoś, bo tu żadnych pieniędzy z tego nie będzie miał. Więc to jest zaleta tych relacji międzyludzkich. Więc nie wiem, jakby to było dużo większe pieniądze, czy to nie pogorszyłoby się, więc trudno tego powiedzieć. Więc to nie wiem. To, co sądzę, dotyka wszystkiego, to jest między te relacje na uczelniach są trochę odbijają to, co jest w Polsce, we wszystkich. Więc oczywiście my byśmy chcieli być zaczątkiem czegoś nowego i być może tak, tylko to, co jest nieszczęściem, że mamy od góry narzucone reformy, tak zwane pseudoreformy, te przykład reformy pani minister Kudryckiej, teraz nadal umacniane przez nową ministerkę, to jest po prostu przykład, że tego się nie zmieni tą metodą. I mam za dużo do powiedzenia wobec tego, znowu byście się zanudzili, że jedna gadająca głowa, a reszta nic. Więc ja tylko powiem o jednej rzeczy bardzo wąskiej, która być może zwróciłem uwagę już dawno, chyba z 10 lat temu, na tak zwane europejskie ramy kwalifikacyjne. One potem zostały przeniesione do Polski jako krajowe ramy kwalifikacyjne i zostały absolutnie zniszczone wbrew całej idei tych ram. Zostały wprowadzone biurokratycznie przez ministerstwo, biurokratycznie przez władze uczelni i po prostu są kompletnie znienawidzone. Sądzę, że prawie nikt na uczelni nie przeczytał tych trzech stroniczek, które są fantastycznym wymysłem mózgów ludzi i one powinny być nową ideą pracy uczelni. Tam po prostu to, co pan profesor nazwał miękkie kompetencje, to co ja tłumaczę po prostu umiejętność współpracy między ludźmi, czego w ogóle nie mamy w Polsce, po prostu jest jedną z najważniejszych działań uczelni. Jeżeli by naprawdę to traktować poważnie te zadania, to wtedy ta współpraca z miastem byłaby prawie to co się uczy, to byłoby w postaci robienia czegoś dla miasta. Więc w tym sensie widzę te, radzę przeczytać, ale dotrzeć nie do książek wielkich, bo one są kompletnie bez sensu, do trzech stroniczek, które zawierają te krajowe ramy kwalifikacyjne, które mówią, że to co my na ogół dotychczas wykładaliśmy, to jest po prostu 1/3, czyli dawanie wiedzy, a następnie 1/3 to jest kształtowanie umiejętności typu stawiania pytań, szukania źródeł, rozwiązywania problemów i tak dalej. I trzecie właśnie umiejętność współpracy między ludźmi, żeby organizować zespoły, żeby umieć i ze studentami umieć rozmawiać i sami ze sobą.
Więc my na razie dajemy tylko 1/3, więc te następne trzecie, te 2/3 może by zmieniły. I nie sam tak dyskusja po prostu akademicka, co by tu miasto miało dać uczelnia, co uczelnia dała być miastu. To akurat nie ma tej koleżanki, która powiedziała o tym, że te specjalności muszą być dostosowane. Jeżeli traktować poważnie te ramy kwalifikacyjne, to nie ma znaczenia, jakie specjalności. Jeżeli człowiek się nauczy stawiać problemy, stawiać pytania, rozwiązywać problemy i będzie umiał współpracować w zespole, to on każdą rzecz zrobi. To w ogóle nie ma znaczenia. To się tak szybko rozwija, że nie nauczymy się tego. Czy to się nazywa tam, nie wiem, to co mówiła koleżanka tam, ten jakiś wydział samorządowy, czy to się nazywa zarządzanie, cokolwiek, to w ogóle nie ma znaczenia. Nawet bym powiedział dalej, to że doktoranci są 2 lata na studiach doktoranckich, a potem nie robią doktoratu, to też żadne nieszczęście, bo po prostu spotykają się z innym sposobem myślenia, z czymś tam, więc w tym sensie ta rola taka, nie wiem, uczelnia, miasto jest pewnie nie do, nie da się tak uporządkować, tak i tak. Ale oczywiście prawda jest. Są takie uczelnie, gdzie nomenklatura PZPR-u nadal rządzi, wychowała swoich i tam rządzi. Ale nie można powiedzieć, ponieważ są takie uczelnie, to my to wszystko rozbijmy i zróbmy na nowo, bo to też nie będzie działać. Więc to jest kwestia, budujmy kapitał społeczny dowolną metodą, czy przez uczelnie, czy przez co innego. Znaczy, tak jak to państwo zaczęliście o ruchach miejskich. Według mnie może te ruchy miejskie za szybko poszły do władzy. Za szybko się stały partyjno, za szybko się upartyjniły. Być może trzeba dobrze poczekać, bardziej jak to nazywam, no, tak jak mówią Anglicy, grassrooting, czyli praca u korzonków i uczyć ludzi współpracy ze sobą na bardzo, nawet w spółdzielniach mieszkaniowych przecież, to można uczyć współpracować z ludźmi na bardzo różnym poziomie. No i ta ostatnia rzecz, nie ma mowy, jeżeli ma być dobre nauczanie, musi być nauka. I wobec tego też musi być, muszą być pieniądze. To co, że my teraz przeznaczamy 0,3% produktu krajowego brutto na naukę, to jest po prostu zażynanie wszystkiego, całej Polski, to nic nie zmieni. Jeżeli to nie wzrośnie kilka razy, to po prostu nie będzie warsztatu, nie będzie ludzi, którzy będą nabiądą tych umiejętności, jak to robić. A jak student w naszym zespole pracuje nawet 2 lata, to potem on wszędzie indziej sobie poradzi. Dziękuję, przepraszam, że zagadałem. Mikołaj Rek, ani uczelnia, ani miasto. Wydaje mi się, że cały czas w tle jest problem potencjału ludzkiego i pieniędzy. I chciałbym tutaj na początek dać taki przykład z Barcelony, gdzie zamiast tworzyć instytucję konserwatora miejskiego, całe zagadnienia dotyczące konserwacji zabytków, to znaczy i inwentaryzacja zabytków, jak również zatwierdzanie projektów budowlanych, jest organizowane przez uczelnię architektoniczną. To znaczy to uczelnia dostaje pieniądze, ona zatwierdza, ona prowadzi, tam szkoli również następne pokolenia, również na tym, co jest obecnie budowane. Wydaje mi się, że to jest doskonały przykład i zupełnie przeciwny do tego, co mamy w Warszawie, gdzie miasto chce trzymać wszystkie sznurki po prostu w całym życiu społecznym, powołuje kolejne agendy do różnego typu życia, kontroluje wszystkie instytucje kulturalne, żeby ten przepływ pieniędzy był. Dlaczego tego nie robią uniwersytety? Dlaczego te pieniądze nie są w ten sposób przeprowadzone? Ja działam też w ruchach społecznych i wiem, jakie są problemy. Na przykład Stowarzyszenie Smolna, które chce organizować kwartał muzyczny, nie ma żadnych możliwości dostępu do pieniędzy miejskich. One od 8 lat są cały czas blokowane. Wydaje mi się, że ten potencjał jest i tutaj, gdyby wprowadzić w uniwersytety właśnie w te działy, które reprezentują, po to, żeby one pracowały dla miasta, to by to zadziałało. Jeżeli pani dała przykład tutaj bramy Mokotowa, to co SGH proponuje, to nie jest problem pieniędzy. SGH ma pieniądze, a jak nie ma, to zorganizuje te pieniądze. Tam jest problem dostępu do terenu, to znaczy kto zarządza terenem, tam jest kilku właścicieli. Prawda? I chodzi o to, żeby to wszystko zorganizować. No i tu jest problem i tu miasto powinno wyjść do przodu z tym. Tak. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, pan radny, tam jest też kwestia właścicieli, ale gdyby jednoznaczne było finansowanie, myślę, że ta kwestia właścicieli nie byłaby tak istotna. Ale SGH i ma pieniądze i ma jakby możliwości ściągnięcia prywatnego inwestora. Tutaj nie ma naprawdę. Proszę mi wierzyć, SGH... Nie ma.
Krótki, szybki jeszcze komentarz Sasza Witkowska, doktorant Wydziału Artes Liberales Uniwersytet Warszawski. Mówimy cały czas o pieniądzach. Mówimy, że ich potrzebujemy, że nauka bez nich oczywiście. Dlatego musimy przekonać ludzi, którzy mają nam dać te pieniądze. Prosty argument. Musimy zacząć mówić głośno, że bez uniwersytetu nie będziemy myśleć. Koniec. Tak samo jak Muzeum Narodowe ma sponsorów, utrzymujemy sztukę, tak żeby to jest nasze dobro narodowe, tak samo myślenie jest dobrem narodowym. Jeżeli nie zaczniemy na to zbierać pieniądze, to przestaniemy się dogadywać między sobą i nie będę mogła pieczywa zamówić w sklepie, bo pani nie zrozumie, jak odpowiednio podać mi pieczywo, bo nie zrozumie moich zdań po prostu. I koniec. O myślenie trzeba zadbać tak samo jak o sztukę, o roślinki, o drzewa, o drogi. Jeżeli nie zadbamy o myślenie, przestaniemy w ogóle funkcjonować. Czy ja mogę coś dodać? Nie tak a propos tego, co pan Mateusz? Tak, bardzo proszę. Katarzyna Wierzbicka, krótko. Po pierwsze, właśnie Halszka trochę powiedziała to, co też chciałam powiedzieć i co może rozwinę teraz. To znaczy, myślę, że taka dyskusja al dente, że tak powiem, na temat jak zreformować uniwersytet i strukturę wewnętrzną, albo jak podzielić uniwersytet i tak dalej, nie ma sensu, dopóki nie nastąpi dyskusja o tym, jak zdobyć pieniądze i tak jak powiedziałaś, jak przekonać władzę do tego, że finansowanie myślenia i szeroko rozumianej kultury się opłaca. No bo jeszcze w nawiązaniu do tego, że te inicjatywy rzeczywiście wychodzą spoza uniwersytetów, one jakby trudno o to, żeby uniwersytet był laboratorium nowych pomysłów, idei i tak dalej, jeżeli problem zaczyna się bardzo, na bardzo prozaicznym poziomie, chociażby książek w bibliotece. No, ale taka jest prawda, takiej, której nie ma. Jak studenci przykładowo romanistyki albo lingwistyki mają robić badania nie znając najnowszych nurtów, w dziedzinach, które studiują. Pisałam pracę o intonacji. Ostatnią pracę na ten temat w bibliotece i zarówno na lingwistyce, jak i na romanistyce pochodzą z lat 60. To jest, przepraszam za wyrażenie, ale to jest nędza. I na tym poziomie... Podejrzewam, że nie umie pani ich znaleźć. Przepraszam, że tak mówię. Podejrzewam, że nie umie pani ich znaleźć. Nie, ale naprawdę, to znaczy... Znaczy to jest absolutna bajenda już to, co pani w tej chwili powiedziała. Ja myślę, że umiejętność dotarcia to jest jedna rzecz, chyba o tym mówi pani, a pani mówi o tym, co jest w bibliotece. Tak, ja mówię o tym, co jest w bibliotece. Ja nie mówię o tym, co jest w internecie, czy to, co jest poza... Ale są różne biblioteki, no. Ale ja mówię o bibliotece uniwersyteckiej, no. Znaczy jednak... Uniwersytet Warszawski ma ogromne przyjemności, przecież jest największy w kraju. Jeśli można, pan się zobaczył. Krzysztof Herbst, chciałem powiedzieć, że strasznie trudno śledzić, już nie mówię dyskutować, ale śledzić tą dyskusję, którą państwo zaczęliście, bo wyważyliście taką ilość drzwi i okien, że po prostu już nie wiadomo, o czym właściwie mówimy, bo mówimy o wszystkim. Ale spróbuję przynajmniej do tych rzeczy, które mi się wydają najważniejsze, króciuteńko się odnieść. Jedna sprawa. No, oczywiście mizeria i tak dalej, proszę bardzo, ale to nie jest zjawisko jednolite w całym świecie uniwersyteckim i naukowym. I może warto się zastanawiać, jak to się dzieje, że w niektórych miejscach, że tak powiem, nie chcę nazywać jednostek ani ludzi, są tylko pajęczyny i stare książki, a w niektórych miejscach się pracuje, zdobywa się granty, jest się w stanie funkcjonować całkiem za stosunkowo przyzwoite pieniądze na w miarę przyzwoitym poziomie. I biadolenie, można porównywać sposoby zarządzania i tak dalej, biadolenie ogólne nie przybliży nas chyba do rozwiązań. Chociaż oczywiście nie odważyłbym się twierdzić, że jest świetnie, jest, prawda, mnóstwo kasy i tak dalej. Druga sprawa. No myślę, że w dyskusji trzeba rozróżniać rozmaite rodzaje produktów uniwersyteckich, bo
bo czym innym jest wytwarzanie kapitału ludzkiego, prawda, czyli kwalifikacje, coś tam tego, czym innym są takie byprodukty jak życie kulturalne czy ruchy miejskie. Notabene warto zauważyć, że ruchy miejskie to jest chyba to terytorium, na którym jest najwięcej nienapisanych doktoratów, jak tylko sobie można wyobrazić. Więc czy, na ile to jest pożądane, a ile niepożądany efekt, to można się zastanowić. Następna sprawa, kolejna inna, a potwornie ważna. No, ani nie jest prawdą, że miasto, na przykład Warszawa, o którym trochę wiem, nie łoży pieniędzy na uczelnie. Natomiast jest wielką prawdą, że miasta w ogóle i samorządy w ogóle nie bardzo wiedzą, dlaczego mają dawać pieniądze. W ogóle nie kojarzą tego pożytku, bo to nie jest zapisane jako zadanie publiczne i w związku z tym, prawda, co ja biedny mogę. A myślenie kategoriami, że to podnosi atrakcyjność, że to daje szansę obywatelom, różnych takich rzeczy, to zdołaliśmy to wykorzenić. My Polacy zdołaliśmy wykorzenić z myślenia samorządowego. I też się trzeba o to pobić. Tylko wydaje mi się, że jeszcze raz powtórzę, otworzyliście Państwo tyle wątków, że prawdopodobnie do końca przyszłego roku by nam starczyło tego dyskutowania i nie dojdziemy do fajnych konkluzji w ten sposób. Dziękuję. Państwo chcą odpowiedzieć? Ja się zgadzam i z Panem, i zwłaszcza z Panem, bo myślę, że Pan Srebrny, tak? Że wydaje mi się, że to, co Pan powiedział, to w zasadzie Pan bardzo dobrze powiedział o tym, czym powinny być innowacje, tak sądzę, na uniwersytecie. To znaczy, albo tak jak ja o nich myślę chociażby, znaczy, ale po kolei może. Po pierwsze, zgoda, znaczy tu za dużo jest wątków, bez wątpienia, to później jedna rzecz najlepiej, byśmy porozmawiali albo o ruchach miejskich, albo o uniwersytecie, albo... Natomiast druga, że pieniądze, tak, oczywiście jest ich za mało, jakby to jest, chyba wszyscy się zgadzamy. Natomiast ja myślę o tym, że rzeczywiście jest miejsce na uniwersytecie, żeby właśnie włączyć takie, na przykład to, co Pan powiedział o budowaniu zespołów. Mamy z tym straszny problem. Znaczy nie tylko na uniwersytecie, wszędzie mamy z tym problem. Znaczy nie umiemy pracować razem, nie umiemy tworzyć żadnych zespołów. Jesteśmy bardzo nastawieni na konkurencję, na rywalizację i nie umiemy, a na uniwersytecie wskazuje to, znaczy nie umiemy na przykład tworzyć międzynarodowych zespołów, które starają się o granty, dlatego mamy tak mało tych grantów na przykład, które są nie europejskimi grantami. To nawet się w gazetach się pisze, że jedna czy dwie osoby dostały wielki grant. No dlaczego? No dlatego, że jest problem, moim zdaniem, ze współpracą. Znaczy, natomiast to, co Pani powiedziała o tej hierarchii, że skostnieniu, ja nie wiem, czy ja powiedziałem o skostnieniu uniwersytetu, natomiast mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, jak ja rozumiem kwestię skostnienia. I ja bym nie powiedziałbym, że tutaj nie wchodzę w techniczne sprawy reformy uniwersytetu. Moim zdaniem to jest reforma głowy, znaczy potrzebna jest jakaś taka wyobraźnia. Ja jestem absolwentem tak zwanego superelitarnego kierunku, nazywa się międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, który miał polegać na tym, że trzy różne wydziały razem będą współpracować i stworzą jakiś produkt, nie wiadomo jaki. Problem jest z tym, że już od razu na samym początku było wiadomo, że jest to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że i tu nie chodzi już w ogóle ani o administrację, ani ten, chodzi o sposób myślenia o tym, kim ma być ten człowiek wykształcony. To znaczy, problem pojawił się na samym początku. Czy ten człowiek ma być historykiem, czy ma być filozofem, czy ma być, bo to wydział historyczny, filozoficzny i bodajże filologiczny, czy ma być filologiem. I te trzy wydziały, które postanowiły stworzyć taki kierunek, czy też międzykierunek, nie były w stanie się dogadać. Bo nie miały żadnego, nie wiedziały w ogóle, co to ma być. Znaczy, no ale stworzyły ten kierunek. No tak, stworzyły, ale on nie działał i on nie działa do dzisiaj. A potem, kiedy weszła na to struktura właśnie administracyjna pod tytułem Program Boloński, która w ogóle podzieliła te kierunki na 3 plus 2, to już w ogóle była katastrofa, bo się okazało nagle, że ci studenci, którzy mają iść w indywidualnym programie i tak dalej, muszą pisać licencję na przykład. Po 3 latach, co wydawało się absurdalne. Także mówię o tym, że ja mam na myśli to, że jest jakby
że jest brak myślenia takiego innowacyjnego o tym, jak ma wyglądać kształcenie i w ogóle kim ma być taki człowiek, to mam na myśli nie kwestie administracji, czy reformy, czy nawet pieniędzy, mam na myśli to, żeby jakby mieć inny pomysł w ogóle na to. Znaczy, żeby połączyć to, jak można wykształcić, czy da się w ogóle to zrobić. Człowieka, który jest właśnie, kończy historię, jednocześnie jest wykształcony w tym i w tym. I jest takim, no po prostu dobrze wykształconym humanistą. To po prostu nie działa. I nie działa nie ze względu na to, że nie ma możliwości, tylko nie działa dlatego, że jest jakaś taka... No, ludzie nie potrafią myśleć inaczej. Także jeżeli ja bym czegoś oczekiwał, to ja bym oczekiwał takiej no, więcej wyobraźni. A potem wszystko przyjdzie razem z tym. Bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, będziemy zmierzać już ku końcowi. Ja chciałem spytać, jak ze swojej strony chciałem spytać pana Mikołaja Reka na temat tego, to bardzo ciekawa była wypowiedź na temat właśnie, na temat możliwości. Pan przykład Barcelony, tak? Barcelona, właśnie. Jak pan by rozpoznawał strukturalne przeszkody po stronie miasta i uniwersytetu przeciwko, no właśnie, przeciwko wdrożeniu takich rozwiązań? Przeszkody? To znaczy ja jakby widzę na odwrót. To znaczy u nas konserwatora zabytków wybiera wysokiej rangi urzędnik, który ma wykształcenie zupełnie w innym kierunku. W związku z tym dobór jest na zasadzie bardziej polityczny niż na zasadzie kompetencji. To jest pierwsza rzecz, która w obecnym systemie wydaje mi się wadliwa. Jeżeli jest to prowadzone przez uczelnię, teraz jest pytanie, czy to jest uczelnia Politechniki, gdzie jest architektura, czy to jest konserwacja zabytków, czy tak dalej, to jest kwestia już drugorzędna. To może być przeszkodą tutaj, jeśli chodzi o Warszawę. Natomiast prowadzenie, to znaczy dołożenie takiego elementu administracyjnego na uczelni, to jest rzecz, wydaje mi się, do opanowania przez uczelnię. To znaczy, bo oni muszą przyjmować projekty, w odpowiednim terminie je oceniać i wydawać decyzje, prawda? Czyli musi być jakiś zespół, który to ocenia, wydaje decyzje, ale też dostają za to pieniądze. To znaczy ten budżet, który idzie do konserwatora zabytku, może być skierowany w tym momencie dla uczelni. Uczelnia jeszcze dysponuje studentami, którzy są w stanie pewne rzeczy wykonać, chociażby konserwacja. Każdy architekt w Barcelonie podczas studiów wykonuje inwentaryzację jakiejś elewacji w tym mieście. Każdy sobie zresztą później kopie takiej w pracowni wiersza i to jest jakby element, którym oni się wszyscy chwalą, bo to jest coś, co ich wiąże z miastem, z uczelnią i oni w ten sposób też się uczą dbać o to miasto, projektując następne rzeczy. Także to jest, wydaje mi się, w ogóle od strony takiej filozoficznej bardziej system pożądany i daje możliwości duże rozwojowe. Ja tylko chciałam powiedzieć, że na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Architektury, od lat praktykowana jest podobna współpraca z Urzędem Miasta, tylko w innym obszarze. Studenci Wydziału Architektury angażowani są do pracy nad opracowaniem planów dla poszczególnych działek miejskich, które następnie są przedstawiane na przykład na międzynarodowych targach inwestycyjnych. To także działa w takim trybie, że prace te są zlecane uczelni, tak? W takim trybie, że oczywiście ta praca jest wynagradzana i tego rodzaju współpraca, no, istnieje, no, działa, tylko że tak jak powiedziałam, w innym obszarze nieco. To jest jeszcze marginalne, natomiast tutaj jest jakby cała struktura administracyjna. Można by to po prostu przenieść na innego rodzaju. W Barcelonie nie ma takich problemów jak, nie wiem, budynek na podwalu, czy tej, no już nie chcę wymieniać. Można dodać coś do tego, co pani powiedziała, to nie dotyczy tego typu współpracy, nie dotyczy tylko Politechniki i Wydziału Architektury. Prac magisterskich na temat Warszawy w różny sposób są związane. Powstają setki, jeśli nie tysiące. Naprawdę przerażająca liczba. Pewnie jakość ich jest różna, ale pewnie niektóre mogą być użyteczne. I to nie jest też tylko tak, że te prace magisterskie powstają sobie amuzą, bo miasto zbiera o nich informacje. Pytanie jest tylko o to, tylko takie, żeby to jakoś lepiej skoordynować. Żeby może robić takie prace magisterskie, które rzeczywiście są miasto potrzebne, albo takie, które będą się składały na pewno, w sensie seria prac magisterskich, która będzie dotyczyła jakiegoś szerszego problemu. I w ogóle można to przenieść na nieco inny wątek, bo trochę szkoda, że ta dyskusja poszła w stronę narzekania, jak to uczelnie źle działają, jak je trzeba zreformować, bo to jest dyskusja, w której
nie wziąłbym udziału, bo szczerze mówiąc już aż boję się otwierać codziennie internet, bo codziennie pojawiały się teksty na ten temat. Nie ma już nic nowego do dodania. Myślę, że nawet w tym momencie trzeba by chwilę pomilczeć na ten temat i to pewnie tak raczej ze 3 lata niż miesiąc i wtedy wrócić do tej dyskusji. Natomiast nie poruszyliśmy jednej jeszcze ważnej kwestii związanej z uniwersytetami i miastami, a te prace magisterskie są dobrym wyjściem na to, no bo uniwersytet robi badania. Robi badania o miastach, między innymi też o mieście, w którym się znajduje bardzo często, tak? Czyli Uniwersytet Warszawski, czy inne uczelnie robią badania na temat Warszawy albo na fenomenów, które można zbadać na przykładzie Warszawy. Z drugiej strony miasto potrzebuje różnego rodzaju ekspertyz. I oczywiście współpraca taka, że miasto zamawia jakieś ekspertyzy od uczelni, odbywa się. Ona najczęściej ma taki charakter trochę mało sformalizowany, w tym sensie, że bardzo często pracownicy uczelni występują jako osoby fizyczne, a nie jako ludzie związani z uczelnią. Tylko i wyłącznie z tego względu, że tak się bardziej finansowo opłaca, bo nie trzeba płacić wtedy narzutów, czyli tego jakby daniny dla uniwersytetu, która jest nakładana na każdy kontrakt, w którym występuje logo uniwersytetu. No ale właśnie, taka współpraca jest przy ekspertyzach zamawianych przez miasto. Pytanie, czy nie można tego jakoś bardziej rozwinąć, tak? Może bardziej skierować w taką... Bo teraz to działa tak, że miasto może zamówić potrzebne mu opracowanie, ekspertyzy czy duże badania w uniwersytecie. Może ogłosić przetarg, do którego może się zgłosić jakakolwiek firma. Może się zgłosić firma doradcza z Brukseli. Można to zorganizować nieco inaczej. Można to zorganizować w ramach jakiegoś kontraktu ramowego z jedną uczelnią czy z konsorcjum uczelni, tak żeby one były w pewien sposób predefiniowane jako ci docelowi wykonawcy. Wtedy być może trzeba by zapłacić trochę więcej, ale korzyść z wykonania ekspertyzy dla miasta, przez uczelnię w nim funkcjonującą będzie większa niż wykonanie takiej ekspertyzy przez ekspertów, którzy przyjdą z zagranicy, tak? Bo ta wiedza zostanie, bo można do takiego kontraktu wpisać to, że będzie w badaniach, że będzie do badań angażować się studentów, czyli przy okazji będą mogli studenci w procesie dydaktycznym uczestniczyć w realnych badaniach, co może być z wartością samą w sobie. Bardzo dziękuję. To jest zdecydowanie coś, co chciałem usłyszeć. Pani prezes? Ja z kolei wzięłam udział w tej dyskusji i wcale po to, żeby narzekać. Tylko po to, że rozumiem, otwieracie jakiś cykl debat, w którym ten wspólny namysł będzie skumulowany po to, żeby być może wypracować jakieś metody. Ale prawdę mówiąc też moim celem nie jest wcale znajdowanie tych przeszkód, dla których współpraca nie mogłaby być realizowana między tym, co jest na zewnątrz uniwersytetu i tego, co jest wewnątrz. Tak jak powiedziałam na początku, według mnie te połączenia zachodzą, czy tego uniwersytet chce, czy nie, czy tego miasto chce, czy nie, te połączenia istnieją. Sztuką jest je wzmacniać, tak żeby one dobrze działały i z korzyścią widzialną, dostrzegalną i docenianą po obu stronach. Myślę, że tego rodzaju spotkania, wiecie, zbliżają nas do tego celu, a nie oddalają. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? To bardzo dziękuję Państwu za przybycie, bardzo dziękuję gościom.